Siema, witajcie w Jajca Kuchni. Witamy w kolejnym vlogu. Dzięki temu, że ustanowili dzisiejszy dniem wolnym, to Oskar może zostać jeszcze jeden dzień z nami. Więc lecimy, chcieliśmy lecieć do baru. Przynajmniej taki był zamysł wczoraj czy przedwczoraj. Ale postanowiliśmy zmienić nasze plany. Lecimy do Jump Areny, lecimy sobie poskakać. Oskar jeszcze nigdy nie był, tak? Tak mówię, że nigdy nie byłeś, nie? Właśnie, Oskar nigdy nie był. My byliśmy raz z Okcią, więc sobie pomyśleliśmy, że to jest dobry moment, żeby wykorzystać wolny czas, poskakać sobie, wyrzucić cały alkohol, który wypiliśmy ostatnimi dniami. Więc tak, tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy dzień, właściwie dzisiejsze parę godzin. Witam teraz ja i chciałam przyjść tutaj i powiedzieć Jajowi, że mam do niego apel. Mianowicie, zostajesz dzisiaj u nas w poniedziałek na noc, ale musisz pamiętać, że ja w poniedziałki wieczorem mam swój rytuał, aha, którego wy nie możecie mi zakłócić jakimiś serialami i filmami. Ale wiesz, że ten rytuał może dzisiaj nie działać przez to, że... Działa, widziałam na Instagramie. Działa twój rytuał? Tak, jest na wspólnej, top model i ślub od pierwszego wejrzenia. No, myślałem, że nie działa, bo 19 plus dzisiaj nie ma niestety. No 19 plus nie ma. Ale tak, prawie o tym zapomniałam i chciałam, żebyśmy włączyli fantastyczne zwierzęta, bo idziemy w piątek na nową część. Tak, idziemy! Więc musimy nadrobić pierwszą, znaczy nadrobić, już widzieliśmy, ale przypomnieć sobie, co tam było i tak dalej. Ale niestety, no lecą moje wszystkie seriale, więc... No niestety, kurde! No. Szlak by to trafił. My będziemy z Oskarewiczem grać na kompie. Okej, okay. Mamy układ. W ten czas. Oskar chciałby się wam czymś pochwalić. Urodzin już nie ma, ale za to jest... Jestem waperem. No, jest waperem, naprawdę. Proszę nam zaprezentować chmurę dymu. No proszę. Proszę się nie wstydzić. Dawaj dym. Dawaj dym. Oj, się rozładowała akurat. Ej, w ogóle tu jest łóżko złożone Oskara. Dawaj dym, no dawaj. Ale będzie. Wow. Cześć, daj, teraz ja pokażę, jak to się robi. A to jest pewnie mocno trapiące, nie? No nie wiem. Ale to nie jest family friendly. Ja ogólnie nie palę nic. Ale to spróbuję, żeby teraz sobie pokazać i pokazać wam, że to jest po prostu niezdrowe. Mimo, że wszyscy mówią, że to jest zdrowe, to ja mam teraz udowodnię, że nie jest zdrowe. No ale nie plus... jest zdrowe, właśnie jest. Ale plus jest taki, że nie śmierdzi, a nawet pachnie. Ale jakieś grejpfrutowe to jest chyba. No, jeszcze raz. Nie tak. Ale co to tak kopie, czy co? Nie, no drapie mnie w gardło. Tak? No. Jaki cienias. Chcesz spróbować? No, teraz ty, no. Udowodnij. Udowodnij, że tylko ja jestem cieniasem. Ale ty tak od razu atakuje tam. No, drapie trochę, nie? O nie. To jest dowód na to, że jesteśmy zdrowymi ludźmi, naprawdę. Ja też teraz będę umierał przez resztę dnia. Jesteśmy już na Jump Arenie. Okazało się, że jest jakaś promocja i zamiast jednej godziny mamy dwie godziny w cenie jednej godziny. Więc czekam na chłopaków, bo ja już jestem przebrana i zaczynamy sobie skakać. Kto oglądał tą bajkę? Krowa i kurczak i tam był ten diabeł czerwony, który skakał na zadzie. I to jest właśnie jego uosobienie. Patrzcie, tak bawi się właśnie dziecko pierwszy raz na Jump Arenie. Oj, trochę się trzęsę, wiem, ale musicie wybaczyć. To jest Jokcia, tak. Ale skaczę. Jesteśmy tu jakieś raptem pół godziny. Z nas już się leje, mam jeszcze półtorej godziny. Ale damy radę. No, lecimy dalej skakać. Boję. Nie wiem, ale na coś fajniejszego. Na coś fajniejszego? Te zielone są fajne. Yeah.
znaleźli sobie kolegów, jakiś chłopców tam z drugiej strony i rzucają piłkami do siebie, takie trochę, nie wiem, zbijak dwa ognie. Uwaga, o, tam biegnie, tu biegnie, o. O Boże, co za dzieci. I jesteśmy. Jesteśmy padnięci. Dwie godziny skakania to jest zdecydowanie trochę za dużo. To jak... godzinę za dużo. Jak na nasze możliwości. Tak, zdecydowanie, ale ja to nie o nas tutaj chodzi. Proszę tutaj powiedzieć, jak ty się bawiłeś w swoim prezencie no urodzinowym. Właśnie, pierwszy raz tam super. Byłeś. Fajnie. Jestem tak zmęczony i czuję, że będą takie zakwasy. To każdy z nas chyba się już o tym myśleć nie chce i chcę po prostu zjeść teraz. Wiesz, coś. Co jest dobre na zakwasy? Jedzenie? Piwo. O. Co jemy? Takie rzeczy to co jemy? No to jest bardzo dobre pytanie, gdyż nie jestem głodny, aczkolwiek trzeba ja coś jestem. Dzisiaj zjeść. Ale czy lecimy do jakiegoś sklepu kupić jakieś jedzenie, je zrobić, czy zamawiamy, o. Czy jedziemy po drodze do ale Burger Kinga? Dzisiaj. Danzel! Nie, to Darude Sandstorm, to nie to. Stanęło na tym, że trafiliśmy do plazy i idziemy na jakieś jedzenie. Przyznać się, kto miał marzenie, żeby trafić do centrum handlowego, które jest puste. No, jest zamknięte. My właśnie dzisiaj, spełniamy tylko te marzenie dzieciarni. Zobaczymy, zamknięty centrum handlowego. I to jest tytuł. Spędziliśmy noc w zamkniętym, ale nie, bo to nie noc. To no, my tak nie ale jest tak już wygląda. Tu jest oszklony sufit, więc jest ciemno, jest ciemno. Tutaj w tym miejscu zawsze było nasze żarełko. Ogdzie się nastawiła na kuchnię marsze. Ja ją nastawił się na burgera, chociaż z tym nie ma problemu, bo to można zjeść wszędzie. Ja nastawiłem się na chinolskie i tak właśnie wygląda. I muzyka leci, bo zaraz w ogóle prawa autorskie dostaniemy. No, remont tam się uskutecznia, jak widać. No, to my to zawsze... My mamy takie szczęście ostatnio, nie? Jak nie ćma remont, to tutaj remont. Właśnie tam było napisane, że 11-12 jest remont, jest zamknięte, a potem tego samego dnia wczoraj weszłam na ich fanpage na Instagramie, a czy na ich Instagrama, i nagle kilka godzin później już jesteśmy otwarci, jakby... No, no, unlucky, unlucky, no chyba znowu Burger King, co? No jesteśmy w Burger Kingie, tutaj widać zawodnika, on już dostał jedzenie, my niestety czekamy na swojego. Jezu, jakie frytki fajne! No super! Chyba są lepsze od tych, co my dostaniemy. Ale dostałeś fajne. Ale fajne ma. No. Taką regenerację kalorii to ja rozumiem. Wciągnięte teraz Okcja z Oskarem idą sobie wziąć shake'a Oreo. Ja tutaj ogarnę. Nie, to jest Oskara. Oskar to ogarnie. Gaju, śmieci zostawiłeś. Ja nie chcę, ja od ciebie wypiję. Nie. I lecimy do domu, bo jesteśmy tak zmęczeni tym skakaniem. Dwie godziny dla takich laików jak my. To naprawdę godzina za długo. Ledwo co chodzimy. I ledwo co nam się chce egzystować na świecie. Jesteśmy w domu, jest kilka dobrych godzin później. Ja się kimnęłam na chwilę. Jajo chyba też się kimnął, czy nie ostatecznie? Nie, leżałem na podłodze tylko, bo mnie plecy bolały. Nie na podłodze, tylko na materacu. Na swoim łóżku właściwie. Kapi, chyba nie spałeś, nie? Nie, co ty, ja bym spał w środku dnia. Ale ja tak kimnęłam, nie wiem, może na 20 minut? Tak mi się wydaje. W każdym razie... Chłopaki teraz grają jak za czasów dzieciaka, kiedy się przychodziło do kolegi albo coś i zamieniają się miejscami, który teraz zagra rundę. To tak komicznie wygląda. No ale tak wygląda nasz wieczór. Ja będę niedługo montować vloga, ale zanim to właśnie mój rytuał serialowy. Wszystkie seriale dzisiaj po prostu lecą jak miały lecieć. Nie straszcie mnie, tak jak wcześniej straszyliście. I proszę nie przeszkadzać. No my nigdy nie przeszkadzamy. O, taka różnica między dzieciństwem a dorosłością. Stoi tutaj piwo, na legalu przynajmniej. Kapi, wyprostuj się. No. Moje cycki tak, zapłaniają ja się wyprostuję, to mi chyba plecy pękną. Ja nie czuję pleców. To ty nie musisz. Jak byliśmy w wielkim mieście, znaleźliśmy w sklepie jakimś, to w Biedrze było. Nie, w Żabce. Znaleźliśmy skittlesy, sweet and spicy. I no już no nie powstrzymałem się. Musiałem jedno wciągnąć i faktycznie smakował, zaraz wam powiem jak smakował, tu jest napisane, smakował arbuzem, ale jest lekko ostre, śmieszne. Tak, ja myślałam, że to będą pomieszane, że wiesz, bierzesz jednego i jeden z nich jest słodki, a drugi może ci się trafić pikantny, a nie, że są takie jedne. Spróbuj jednego. Nie czujesz lekkiego tego? Ja czuję.
dobra, teraz czuję. Czujesz, nie? Czuję. Fajnie. Fajna rzecz, polecam. Gosteczku. Chciałbym powiedzieć, że Okcia właśnie zabrała się za ciasto. Zresztą mówiła przed chwilą... Nie spadło, mamy czysty zlew. Zresztą pytała się przed chwilą właśnie na Instagramie, czy polewa, która jest przeterminowana tak, pół roku. Mamy przeterminowaną polewę, była dobra, znaczy tam jest napisane, że najlepiej spożyć do marca. Znaczy, no to nie, bo jest jeszcze należy no spożyć, właśnie, to jest różnica. Tak czy siak, no takie rzeczy wydaje mi się, że można jeść, dopóki... No, jeżeli, sprawdzimy. No. Jeżeli otworzyłabym i by się okazało, że jest biała zamiast brązowa, no to wiadomo, żebym jej nie użyła, ale ogólnie to chyba jest okej. Okay. Reasumując, sprawdzimy dla was, czy można jeść przeterminowaną polewę. Sprawdziliśmy, czy można jeść przeterminowany olej kokosowy i nie. Nie można. Nie można. Nie można. Jesteśmy takimi basterami. Więc Okcja właśnie zabiera się za ciasto jakieś czekoladowe i no nie wiem, zaraz zobaczycie, jak jej nie wyszło i jak narzeka, jaka będzie drama. Właśnie, przepowiadam tak, dramę. Bo nie miałam jeszcze jednego jajka i dałam 3 jajka zamiast 4. Dodatkowo miałam za mało margaryny, więc wymieszałam ją z masłem. Wcale nie jest otwarte tutaj. I do tego użyję, co? Przeterminowanej polewy, więc tak, będzie, czekajcie na efekt. Będzie drama, bo mówi, że jestem tragiczna, spaliłam ciasto od spodu. No właśnie, to będzie następny klip. Gazowy. To będzie następny klip. Oh. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale moim zdaniem surowe ciasto jest 100 razy lepsze od tego, które wyjdzie z pieca. No, tak jest. Zawsze tak jest, no, nie? Z dziecka. Tam w tle oczywiście, nie wiem jak ona tam się nazywa, ale w każdym razie top Giona model Krupa. Dzisiaj. Nie, to nie była Giona Krupa, aha, to była ta krótko obcięta. A to nie wiem. Ta odchodzenia. Aha. W każdym razie tak, tam jest top model, a ja tutaj czekam na tą miskę do wylizania. Uhuhuhu. Dobra, moje ciasto jest gotowe, właśnie posmarowałam je tą polewą. Wcale nie ma alkoholu w tle. Tą polewą przeterminowaną, ale patrzcie na to. Cały spód jest spalony. Ja już więcej nie będę piekła ciast w tym piekarniku, bo i tak wstawiłam je na mniej niż było napisane, żeby je trzymać. A mimo to jest spalone, no po prostu ten piekarnik jest, no nie wiem. Nie wiem, robiliśmy już chyba wszystko, nastawialiśmy na mniejszą temperaturę, trzymaliśmy krócej, a to i tak się pali, a przecież spód się spali, a góra będzie surowa, więc no to jest bez sensu, no ale i tak zjemy. Tacy uśmiechnięci, żegnamy się w dzisiejszym vlogu. Jeszcze update. Mówiłaś o cieście? Nie. Wyszedł, jest przepyszne. Wyszedł to ciasto. Wyszedł ciasto. Wyszedł pan ciastek, niespalony nawet, jest dobry. Polewa też jest dobra, aczkolwiek więcej powiemy w następnym vlogu, gdyż jest szansa, że coś więcej się może będzie działo. No, oby nie. Jajko muszę wrócić jakoś do domu. No właśnie, Jajo jutro już wraca do Świnoujścia, więc w następnym vlogu już na pewno go nie będzie, także pożegnaj się, Jajo. Do zobaczenia, widzimy się za... Nie wiem kiedy. No, a Jajo musi do nas częściej... Lubię tak sprecyzowanych ludzi, naprawdę. Na pewno się zobaczymy jeszcze. Jajo musi do nas częściej przyjeżdżać, bo jak Jajo przyjeżdża, to my spełniamy jego marzenia i zawsze robimy tak. Coś ciekawego. Ostatnio Jajo zażyczył sobie pójście na termy i co zrobiliśmy? Poszliśmy na termy. Tym razem chciał iść na jump arenę, co zrobiliśmy? Poszliśmy na jump arenę. Faktycznie, faktycznie, ale powoli się zaczynają kończyć pomysły i boję się, jaki może być jego następny, naprawdę. Ja się zgodzę w każdym razie. Dobra, dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że wam się podobało i że nie jesteście smutni, że Jajo od nas odchodzi. Listopadowe emocje. No, jesień to smutny czas. Do zobaczenia. Pa, pa. Bye. Znajdźcie olej kudera, ja? Okay.